Pan z wami. I słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku. Przypomnieli prawo, które każe kamienować. Zresztą nie tylko kobietę, także mężczyznę. Ale może mężczyzna był szybszy i uciekł. Uczeni w piśmie i faryzeusze, ci, którzy znali się na prawie, konfrontują prawo z rzeczywistością, z konkretnym człowiekiem. Człowiek nie dorasta do tego prawa, a więc trzeba odrzucić. Oni są obrońcami prawa. I to im daje prawo do osądzenia, do oburzenia, do wskazania palcem grzesznika. Przyprowadzają tę kobietę do Jezusa, ale jak wiemy, nie chodzi o nią. Chodzi o to, żeby Jezusa móc też oskarżyć. Bo każda odpowiedź Jezusa jest zła. Prawo jest takie, surowe. Więc gdyby Jezus żądał spełnienia prawa, no jak ten głoszący miłosierdzie może być tak surowy? Gdyby powiedział, chociaż prawa tego właściwie nie stosowano, ale jest okazja, żeby zakłopotać Jezusa. Gdyby Jezus powiedział uwolnić, no to przecież prawo każe. W każdym razie okazują się tutaj jako obrońcy prawa. Ci, którzy stoją po stronie prawa. Prawo zostało naruszone, potrzebna. Konsekwencją jest kara. Gromadzimy się jako lud dzisiaj, właśnie gromadzimy się
by przeżywać sakrament pokuty. I swoją grzeszność przeżywamy w Kościele. Czego oczekujemy od Kościoła, czy też jaki Kościół czym chcemy tworzyć? Kościół oskarżający grzesznika, Kościół, który stoi na straży prawa i w którym ten, który jest strażnikiem prawa, daje sobie prawo do tego, żeby być surowym w imię obrony wartości, przykazu. Jak wiemy, odpowiedź Jezusa jest taka. Najpierw nic nie powiedział, tylko schylił się i pisał palcem po ziemi. No i nie jest powiedziane, co pisał. Czasem jest tak, to co nie jest powiedziane wywołuje większe zainteresowanie niż to, co zostało powiedziane. Tutaj zostają nam domysły. W Księdze Jeremiasza jest taki fragment, który mówi o zapisaniu na ziemi tych, którzy nie wchodzą na drogę zbawienia, którzy nie idą za Słowem. Inni zapisani są w tych zwojach niebieskich. Poza tym ten zapis na ziemi, właściwie to na piasku jakimś, na prochu, jest takim zapisem ulotnym. Łatwo go zdmuchnąć nawet, nie tylko zatrzeć. Cóż tam Jezus pisał? Widocznie nie było to takie ważne. Może grzechy, które później wiatr zawiał i one gdzieś zniknęły. Znaczy ten zapis zniknął. Natomiast Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. W tym zdaniu nie odczytujemy prawa do rzucania kamieniami dla tych, którzy są bez grzechu, tylko odwołanie się właśnie do ówczesnego prawa. Jeżeli ktoś był świadkiem oskarżającym o czyn zasługujący na ukamienowanie, to sam ponosił odpowiedzialność za to oskarżenie w ten sposób, że pierwszy rzucał kamienie. Możecie być takimi świadkami? Możecie brać na siebie odpowiedzialność ukamienowania tej kobiety? No i wiemy, jaka była odpowiedź. Wszyscy odchodzą, począwszy od najstarszych. Możemy tak powiedzieć, no, ten podział na grzesznych i osądzających Jezus zlikwidował. Wszyscy macie czuć się grzesznikami. Co wam daje prawo do tego, żeby tak potępiać człowieka? Żeby go odrzucić. Sami na to nie zasługujecie. Wtedy moglibyśmy tak zinterpretować. No cóż, wszyscy jesteśmy grzeszni. Nie mamy prawa do osądzania innych. Weźmy się za siebie, nawróćmy, a innych zostawmy. No ale to nie jest cały przekaz Ewangelii. Teraz spójrzmy na pierwsze czytanie. Lud, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Prorok Izajasz widzi, jak Bóg tworzy nowy lud. To utworzyłem, uformowałem, tak jak z prochu ziemi na początku Księgi Rodzaju. Bóg lepi człowieka. Tutaj tworzy, formuje nowy lud. W jaki sposób? W podobny jak pierwszy.
pierwszy lud uformował przez wyprowadzenie z niewoli egipskiej, przez przejście przez Morze Czerwone, przez zawarcie przymierza, wędrówkę przez pustynię. To był czas formowania ludu. Różnie się działo w historii. Kolejna niewola, o której Izajasz mówi, że też tak się skończy, uformowaniem nowego ludu, który opowiadać będzie moją chwałę. I nie będziecie już wspominać wydarzeń minionych. Będziecie odwoływać się do tego nowego wyjścia, do nowego doświadczenia wolności dzieci Bożych. Bóg po raz kolejny lepi, formuje nowy lud, a wy uformowani przez Pana macie śpiewać Jego chwałę, wychodząc z kolejnej niewoli. To jest doświadczenie ludu Bożego. To jest doświadczenie Kościoła. Nie tych, którzy mają się za specjalistów od prawa i dzięki temu mogą innych osądzać, tylko sami doświadczają wolności i dlatego mogą innych pociągnąć. Dlatego mogą Bogu oddawać chwałę. Grzesznik, który wyznaje grzech, wyznaje chwałę. Używamy tego samego słowa. Wyznaje chwałę i grzech. Po łacinie też, confiteor też. Możemy wyznawać chwałę, wyznawać grzech. I w ten sposób tą nową pieśnią, o której zresztą mamy w Apokalipsie, możemy wyśpiewywać Bożą chwałę. A więc nasze przeżywanie grzechu to nie tak, gdy będziemy ludem doskonałym, będziemy mogli mówić o grzechu świata, potępiając świat, potępiając grzech. To nie tak, wszyscy jesteśmy grzeszni i nie oceniajmy. Tylko niech nasze doświadczenie grzechu otwiera nas na drogę wyzwolenia. I Kościół o tyle wspiera na tej drodze, o ile czuje się sam ludem wędrującym. Kto wspiera w drodze? Ten, kto idzie razem, kto jest przewodnikiem, kto idzie krok do przodu. Nie ten, kto stoi z boku, kiwa głową i mówi, idziesz źle. I natomiast tym, który przewodzi, jest Jezus. Przyprowadzili do Jezusa i to dobrego zrobili ci faryzeusze i uczeni w piśmie. Przyprowadzili w taki koślawy sposób, no, oskarżając, ale przyprowadzili. Jezus sobie poradził z tą sytuacją. Nowy lud, który potrafi dostrzec grzech, ale przede wszystkim potrafi przyprowadzić do Jezusa. Nie jest to jedyna sytuacja w Ewangelii, kiedy Jezus do człowieka musi się przebić przez tych, którzy zasłaniają. Ci swoim oskarżeniem. Uczniowie uciszali niewidomego pod Jerychem, który krzyczał. Jezus mówi, przyprowadźcie go. Do Jezusa należy inicjatywa nawet wtedy, kiedy czy uczeń w piśmie, czy uczniowie stają pomiędzy, z jakiegoś powodu są przeszkodą między tym, który chce spotkać Jezusa i Jezusem. Naszą ambicją powinno być to nie przeszkadzać, tylko przyprowadzać. Tak przeżywać swoje życie, swoją wiarę i swoją grzeszność, by być tymi, którzy ułatwiają spotkanie z Jezusem. Możliwe to jest wtedy, kiedy nie potępimy, ale jednocześnie, kiedy jesteśmy świadomi, że spotkania z Jezusem potrzebujemy,
potrzebujemy odkupienia, potrzebujemy tego idź i nie grzesz. Wcześniej nie potępiam usłyszanego od Jezusa. To nasze kolejne wyjście, kolejne przejście, kolejne doświadczenie wolności bierze się stąd, ze spotkania z Jezusem. To On przeprowadza i nie tylko mówi, kto bez grzechu niech rzuci kamieniem, nie tylko mówi, nie potępiaj, ale też podnosi. Tamci odeszli, ci, którzy przyprowadzili kobietę, do nich też jest słowo Ewangelii, słowo zbawienia, dobra nowina. Nie skorzystali. Poszli. Kto umie skorzystać, zostaje przy Jezusie i słyszy to, nie potępiam. Idź, nie grzesz. Podnosi i posyła. Zebraliśmy się razem, by poczuć się Kościołem pielgrzymującym, pokutującym, by doświadczyć obecności Jezusa właśnie w takim ludzie, który daje się prowadzić. I z tym wychodźmy, że posyła nas nie po to, by potępiać świat, ale by przyprowadzać do Jezusa, w którym jedynie jest zbawienie.